Wymiana żarówki, naprawa cieknącego kranu czy podłączenie pralki to stosunkowo proste czynności, choć czasem mogą być zmartwieniem, szczególnie dla osób starszych. W Sosnowcu władze miasta chcą wyjść naprzeciw samotnym. Pomoże w tym Złota Rączka, która zacznie pomagać sosnowieckim seniorom już od wiosny. To nie pierwsze miasto w aglomeracji, które inicjuje program. Złota Rączka dla seniora działa w Katowicach. Karolina Komada. Wielu seniorów może liczyć tylko na siebie lub wąskie grono bliskich przy codziennych pracach domowych, a przy braku odpowiednich narzędzi czy umiejętności może to być problem dla samotnie mieszkających osób starszych. Ma się to zmienić w Sosnowcu. Miasto rusza z programem Złota Rączka. Będzie specjalna infolinia, nad którą urzędnicy będą oczywiście czuwać, więc fachowiec, który przyjedzie usunąć awarię, to nie będzie człowiek z ulicy, tylko będzie przez nas wcześniej sprawdzony i zaakceptowany. Przyjęliśmy sobie taką zasadę, że chcielibyśmy, aby z takiej pomocy można było skorzystać raz w miesiącu, ale wiemy przecież, że zdarzają się naprawdę poważne awarie, które trzeba szybko usunąć i będziemy starać się też takie usługi naszym mieszkańcom świadczyć. Program skierowany jest dla osób, które ukończyły 65. rok życia i mieszkają w Sosnowcu. Pomoc uzyskają przy niewielkich pracach domowych, takich jak wymiana żarówki, naprawa przeciekającego kranu czy podłączenie pralki. Z podobnego programu korzystają mieszkańcy Katowic. Akcja Złota Rączka dla seniora rozpoczęła się w lutym 2020 roku i cieszy się popularnością. Tylko do końca czerwca tego roku 492 naprawy odnotowaliśmy. W ubiegłym roku to było blisko 1000 napraw dla 491 osób wykonanych, więc to pokazuje, że absolutnie ten program sprawdza się. Seniorzy chętnie z niego korzystają i w razie potrzeby, kiedy właśnie taką małą naprawę trzeba przeprowadzić, to chętnie dzwonią właśnie do katowickiej Złotej Rączki. Program Złota Rączka w Sosnowcu ma rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia. Wszystkie wykonane prace będą bezpłatne.